Cześć, z tej strony Krajmor i pomyślałem, że dawno nie było update'u z mojego pokoju krewetkowego, co się u mnie dzieje, jak to wszystko wygląda w chwili obecnej. Troszeczkę dzisiaj chciałem powiedzieć o podłożach i o tym, co u mnie nie pykło, a co, że tak powiem, pykło. Dobra, zacznijmy od biurka. Sorry za bajzel, jestem jeszcze w trakcie podmianek. Natomiast, słuchajcie, zrobię rzut na pierwsze trzy zbiorniki i te kostki Aquela, jedna doszła i od lewej strony, dokładnie ta, została wystartowana 3 tygodnie temu na Adzie Amazonii. Przywiozłem litr podłoża od Marcina z Galactic Shrimps, za to serdecznie dziękuję. To podłoże było przez 3 tygodnie płukane i zostało u mnie zalane wodą zmineralizowaną do około 6 GH na salty shrimpie 280 mikrosiemensów, plus minus oczywiście tam jakieś wahnięcia, ale sobie dojrzewa, zaczyna robić się zielono, wystartowane tak jak startuje Marcin, czyli Bionitro i Magic Powder. Zrobiłem jedną podmiankę, zaraz pójdzie druga podmianka, tak żeby jeszcze ewentualnie coś tam, co mogło do tej wody zostać oddane, wypłukać. No i przechodzimy do zbiornika na podłożu Ista Shrimp Soil. Powiem wam tak, dawno nie miałem takiego podłoża i muszę powiedzieć, że no ten zbiornik kręci się niesamowicie. Chociaż pH nie powala, bo mierzyłem pH, to pH jest około 6,5. Mamy w nim Tangerine Tigers, ale jak się przyjrzymy, to wszystko jest w maluchach. I może też życia nie ma za dużo, no to te maluchy są wszędzie i powiem wam, że no nic tak nie cieszy jak znowu zbiornik, który wystartował w fajny sposób i te krewetki mają się naprawdę bardzo dobrze. Dobra, przejdźmy do zbiornika tutaj na Hamburgu. Mój zbiornik z aurami, mam policzone 14 sztuk. Były jajeczka, niestety jajeczek już nie ma, chyba samica musiała rzucić. Natomiast no nie ma żadnych padów, czekamy, daję szansę temu zbiornikowi, ze względu na to, że no to jest moja ostatnia partia podłoża BWS. Ale zobaczymy, tak, no też się nie upieram, jeżeli coś w tym zbiorniku nie będzie hulać, to pójdzie do restartu. Natomiast krewetki rosną, bardzo ładnie się wybarwiają, widzę zdrowe wylinki. Zresztą tak jak w każdym zbiorniku u mnie na regale i na biurku, nie mam żadnego problemu z wylinkami. Natomiast nie każdy zbiornik kręci się tak jakbym chciał, jakbym oczekiwał i jak porównuję teraz do Ista Shrimp Soil. Dobra, przejdźmy dalej, przejdźmy już na regał. Tutaj mamy również podłoże Ista Shrimp Soil. No i co mogę powiedzieć? Ostatnio wstawiałem na Facebooka zdjęcie. Ta cała ściana były pokryte w maluchach. Teraz te maluchy już buszują. Buszują sobie w mchach i wszędzie. Jest ich po prostu bardzo, bardzo dużo. I powiem wam tak. No, z ręką na sercu mogę to podłoże Ista Shrimp Soil polecić. Zbiornik wygląda fajnie. No jakość wody akurat w tym zbiorniku jeszcze mogłaby być ciut lepsza. Nie jest to kryształ. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie krewetek i o maluchy, no to jest petarda. Dobra, przejdźmy sobie tutaj dalej troszeczkę. Tu jest miks od suchego. Podłoże Benibachi i powiem wam tak. Zacznę od tego zbiornika, bo on w miarę jeszcze wygląda ok. I powiem wam, że też są maluchy.
Natomiast to nie jest już taka ilość jak na Ista Shrimp Soil. I jeśli miałbym zalewać jeszcze raz zbiornik, to na pewno podłożę Benibachi. W chwili obecnej to co miałem, dwa oryginalnie zapakowane worki, no u mnie się nie sprawdziło, więc na Benibachi w chwili obecnej bym nie zalewał. Wszystko tak naprawdę u mnie będzie zalewane na Adzie Amazonii. Zaraz Wam pokażę woreczek, który sobie już kupiłem, przygotowałem, zamówiłem również szybki, więc u mnie też troszeczkę się zmieni. Będą wklejone szybki, będą zrobione pod żwirówki i te filtry pójdą do wymiany. Będą tutaj filtry UJET 3. Dobra, przechodzimy do tego zbiornika i powiem Wam tak, ciężko naprawdę stwierdzić, czy w tym zbiorniku się kręci, czy się nie kręci. Bo jak się przyjrzymy, to mamy pełno małżoraczków. Jest ich po prostu zatrzęsienie. Natomiast jest kilka maluchów. Tych maluchów nie ma tak dużo, jakby mogło być. To jest Environment Aquarium Soil, tak zwane Envy. I powiem Wam, że no cały czas czekam na to, żeby tutaj był jakiś wysyp. Daję szansę temu zbiornikowi, bo akurat on moim zdaniem bardzo fajnie zaczyna funkcjonować ze względu na to życie, które w tym zbiorniku się pojawiło i cały czas się rozwija. Dobra, przechodzimy dalej i chciałbym Was przygotować na słaby widok. To jest podłoże Benibachi. Przechodzimy do krewetek Fishbone od Krysi. Krewetki są piękne. Zaczynają dostawać pięknej niebieskiej poświaty. Noszą jajka, ale nie ma żadnego malucha. Mimo że patrząc na szyby znajdziemy troszeczkę życia, to powiem Wam, że coś w tym podłożu nie pykło. Przy Benibachi spodziewałem się troszkę innego pH, natomiast pH jest powyżej 6, co również no, daje mi pewien obraz, że albo trafiłem jakąś partię lewą, albo to podłoże już nie jest takie, jak było 3 lata temu, jak startowałem zbiorniki. I teraz przejdźmy do obrazu, według mojej estetyki krewetkarium, obrazu rozpaczy. Mamy obraz rozpaczy. Popatrzcie na te nitki. No to jest dramat sam w sobie. Co się w tym krewetkarium stało? Mamy wszędzie nitki. Na szczęście sprawdziłem i przerzucam sobie na Envy roślinki, które wcześniej czyszczę, i małżoraczki zjadają ten glon, albo ten glon się po prostu rozpuszcza. No natomiast powiem Wam tak, no to nie jest to, czego ja oczekiwałem od krewetkarium po 4,5 miesiąca. Mimo że mam tutaj piękne krewetki, mam tutaj maluchy, jak widzicie dno się troszkę rusza, tutaj na środku akurat w chwili obecnej jest maluszek, to z tych samic, które miały jajka, powinno być o wiele więcej maluchów niż jest. To są krewetki z Galactic Shrimps, bardzo pięknie porosły, bardzo ładne sztuki, duże, natomiast no też chciałbym, żeby maluchy szły do przodu. Dobra, przejdźmy do miksu holenderskiego od kolegi Marka. To jest zbiornik, w którym są maluchy i tak naprawdę no, jeden z kilku zbiorników na Beni, który jako tako jeszcze funkcjonuje. Na szczęście bez nitek, ale no mówię, szału nie ma. I teraz tak, jeszcze przejdźmy półkę niżej. To jest chyba najczystszy zbiornik na Beni. Woda jest kryształ, mam tutaj czerwone Tajwany, natomiast no też widziałem z 5 samic z jajkami, a teraz widzę jednego malucha, więc no oczekiwałem czegoś więcej. Przejdźmy dalej, tu jest zbiornik wymieszany pół na pół BWS-a z Benibachi.
No i też samice z jajkami, Tajwany rosną, krewetki zdrowe, natomiast no też dostrzegłem jednego malucha, więc jakąś przechodzę w hodowli klątwę Benibachi, dlatego postanowiłem, że teraz wszystko będzie u mnie stawiane albo na iście, albo na wypłukanej adzie. Pokażę wam, której adzie. No i tutaj przechodzimy do ostatniego zbiornika, zbiornik z blueboltami. Tutaj są maluszki, to jest zbiornik na BWS-ie. Tutaj są maluszki, chociaż jakość wody nie jest jakaś super, to maluchy są i ten zbiornik zostaje. Krewetki bardzo ładnie porosły, noszą jajeczka. Widzicie, tam się coś dzieje, jakiś maluszek na szybie. No są te maluchy, więc tego zbiornika nie ruszam. I wygląda to w chwili obecnej tak. Rzut na całość. O, żebym tu się nie potknął, jakieś wiadro z wodą. Rzut na całość. No ale tutaj zbiornik, do którego przerzucę najpierw fishbone'y krysi. Mam nadzieję, że jeszcze jajek nie zrzucą przed przerzuceniem ich na nowe podłoże i mam nadzieję, że tutaj tych maluchów będzie więcej. Natomiast przejdźmy sobie tutaj. Mam taką adę Amazonię, nie dwójkę, tylko tą, i do tego jeszcze sobie wziąłem jakąś tam ceramikę do podżwirówki. Więc tyle z mojej strony, update moich zbiorników. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Widzimy się niedługo na kolejnych filmach, będziemy update'ować, będziemy wizytować inne hodowle. Jeżeli film ci się podobał, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, jeżeli masz pytania, złap mnie na Facebooku albo zadaj je w komentarzu. Ja ci bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia chyba znowu w Galactic Shrimps. Cześć, cześć!